badania wskazują, że z tym naszym zdrowiem jest coraz gorzej. To jest ostatni dzwonek, żeby problemem się zająć na poważnie. W Polsce tempo przyrostu dzieci z nadwagą i otyłością jest 10-krotnie większe niż w Stanach Zjednoczonych. Szkolne smaki, mówiąc również o szkole dobrego żywienia, to tak naprawdę cel, do którego powinniśmy dążyć wszyscy. Projekt ma na celu powiedzieć dyrektorom szkół, jak bardzo ważne jest zdrowe odżywienie w szkole i jak wiele od nich zależy. Problematyka poruszana oczywiście jest bardzo ważna i bardzo istotna. W końcu chodzi o zdrowie naszego młodego pokolenia, o które powinniśmy wszyscy dbać. Rozmawiamy z nauczycielami, z dyrektorami, mówimy im o tym, w jaki sposób budowaliśmy ten nasz projekt i tłumaczymy, dlaczego Bank Ochrony Środowiska w ramach swojej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu zdecydował się wspierać ten projekt poprzez swoją fundację korporacyjną, Fundację Banku Ochrony Środowiska. Ja, uczestnicząc w kolejnej konferencji, chciałam skonfrontować te działania prowadzone przez naszą szkołę i z tym, co tutaj Państwo proponują. To jest to, że to nie tylko jest, że my idziemy na jakąkolwiek konferencję taką, w której uczestniczymy dzisiaj, posłuchamy, idziemy do domu, robimy cokolwiek, tylko to, że my się edukujemy, czyli różne informacje zdobywamy, a dzieci najlepiej uczą się przez działanie. Ta konferencja jak gdyby tak poszerza jeszcze takie to przekonanie, że trzeba robić to, żeby nasze dzieci odżywiały się zdrowo, żebyśmy mieli zdrowe społeczeństwo. To, co dajemy każdemu nauczycielowi, każdemu dyrektorowi, to jest fantastyczne narzędzie, program komputerowy, który służy do tego, żeby już móc bezpośrednio wdrażać te rzeczy, które tutaj wspólnie wypracowujemy w danej szkole. Stworzyliśmy specjalną aplikację, na której mamy kilkadziesiąt, nawet do setki dochodzi przepisów specjalnie do stołówek i dla sklepików szkolnych. Ta aplikacja pozwala nam przeliczyć te przepisy na ilość porcji w stosunku, w odniesieniu do tego, ile jest uczniów w szkole. Sposób żywienia przekłada się wprost na stan naszego zdrowia, a niewiele osób zastanawia się nad tym. Taką najlepszą podpowiedzią dążenia do standardów to jest to, aby posiłki komponować tak, aby każdy miał ochotę je zjeść. Łącząc się razem byliśmy w stanie osiągnąć, myślę, że naprawdę niezły efekt i w ciągu tego roku odwiedzimy 10 miast, w każdym z tych miast zrobimy dużą konferencję, warsztaty dla dzieciaków, warsztaty dla kadr i miejmy nadzieję, zrobimy razem rewolucję kulinarną.